Nie, to nie można tego porównywać, dlatego że to jest, choć powiem szczerze, pracując przy FIFA tyle lat, że świat wirtualny bardzo urealnił się, tak bym powiedział. To wynika przede wszystkim z obrazu, z tego, że są efekty, że te postaci największe, prawda, Cristiano Ronaldo, Messi czy inni, rzeczywiście przypominają tych zawodników w naturze. Też komentarz został niebywale rozbudowany, no bo w końcu to jest, jak mówię, 9 lat nagrań do kolejnych FIFA. Natomiast no, stadion to jest stadion. Na stadionie komentuje się to, co się widzi. Natomiast tutaj w FIFA są przygotowane teksty, które po prostu trzeba odtworzyć, niejako wtapiając się trochę w to wszystko, czy uruchamiając wyobraźnię, albo inaczej pamięć własną z, nie wiem, 10 finałów Mistrzostw Świata, 9 finałów Mistrzostw Europy, niezliczonej liczby meczów reprezentacji Polski przez tyle lat, czy meczów w Lidze Mistrzów, czy Lidze Europejskiej. Nie da się tego porównać, a wymogi gry to jest jakiś algorytm, to jest stworzenie jakichś schematów, to jest nagranie, choć dużo, to jednak w jakiś sposób ograniczonych wersji komentatorskich, to musi pasować do tego, co dzieje się na ekranie grającego, a nie do tego, co dzieje się na żywo gdzieś na boisku, więc są to jakby zupełnie dwie różne sprawy. Choć oczywiście praca głosem i przenoszenie emocji z komentowania na żywo też się tutaj przydaje. Nowością kompletną w tej FIFA jest to, że gracze będą mieli wybór z nagranego komentarza. Na przykład zawodnik X ma przejść do, i tutaj padają tak, różne nazwy klubów i różni zawodnicy. W związku z tym to wszystko musiało być nagrane na jednym poziomie, żeby pasowało do siebie. Oczywiście jest pracochłonne i czasochłonne przede wszystkim. Dodatkową trudnością jest w momencie, kiedy pojawiają się potrójne nagrania. To znaczy, to jest absolutna nowość tej FIFA, tego do tej pory nie było. Że na przykład zawodnik X przeszedł z klubu, załóżmy takiego, do i tutaj pada następny klub. I znowu chodzi o to, że te wszystkie dogrywane rzeczy, po pierwsze są cięte, po drugie zawodnik będzie mógł sobie dopasowywać graczy, przenosząc ich z klubu do klubu. W związku z tym to jest absolutna nowość, której nie było i grając do tej pory 8 FIFA, żadna nie była tak czasochłonna jak FIFA 2016. To, co i w trakcie wszystkich moich lat pracy, czyli zapanowanie nad głosem, nad obciążeniem głosu, potworny dyskomfort zawsze jest wtedy, kiedy komentator jest w jakikolwiek sposób zachrypnięty, przeziębiony, czy ma przeciążoną krtań i tutaj, biorąc pod uwagę intensywność i ilość nagranego materiału, to chyba był największy kłopot, żeby utrzymać tę formę głosową przez cały czas nagrań. Ja jestem za mało zdolny manualnie, żeby grać w jakiekolwiek gry komputerowe w obecnych czasach. Zatrzymałem się na poziomie Atari, drobnych gierek, które jeszcze byłem w stanie ogarnąć. Teraz mój syn 16-letni gra w gry, między innymi także w FIFA i tylko podziwiam go, jak on potrafi konsolą się i tym padem posługiwać. Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nie, ale powiem szczerze, że przez lata mam sytuacje takie, że na przykład, nie wiem, odbieram córkę młodszą ze szkoły, która jest z mamą i tak, ojej, panie Darku, ja już mam pana dosyć. Ja mówię, ale dlaczego to się stało? Nie, to mój mąż z tym moim synem cały czas tłukał w tę FIFA i ja po prostu cały czas na okrągło, albo na przykład, no miło mi pana poznać osobiście, jest pan permanentnie w moim domu, od rana do wieczora, kiedy jest tylko wolny czas, bo moi dwaj synowie i tak dalej, no ale oczywiście jest to bardzo miłe. To jest ciekawy temat, który przewija się w internecie. To jest troszkę tak, że bardzo łatwo jest oceniać nas komentatorów, tylko że my nie jesteśmy gamonie. Ponieważ jak ja jestem na stanowisku komentatorskim, komentuję mecz danej reprezentacji, to oczywiście przede wszystkim konsultuję nazwiska z komentatorem z danego kraju. Cała dyskusja na temat Mascherano, nie, on jest po prostu Mascherano. I pytałem Argentyńczyków, choćby upewniając się, nie wiem, 1000 razy, więc tutaj wyjaśniam. Największa trudność, pani kolega Konrad, którego prosiłem, przygotował i skonsultował ze swoim kolegą z Turcji, jak się czyta kluby tureckie i nazwiska tureckie, tylko że Turkiem nie jestem, a z urodzenia Polakiem i naprawdę było to wyzwanie.
jakaś szczególnie nie, ale mamy duże doświadczenie z komentowania imprez, zwłaszcza takich jak mundiale, gdzie pojawiają się drużyny, piłkarze i nazwiska z wszystkich kręgów językowych, kulturowych. I zawsze z wieloma czasami wersjami, które gdzieś krążą w świecie wymowy, nazwisk, czy nazw klubów, czy drużyn. Więc z tego doświadczenia czerpaliśmy także podczas nagrywania gry FIFA. Chyba najwięcej kłopotów sprawiają te nazwy, z którymi się nie ma na co dzień do czynienia, czyli głównie nazwy arabskie. Pozdrawiam wszystkich fanów gry FIFA. Zapraszam do wspólnego grania, bo będziemy grali razem, choć ja tylko troszeczkę biernie, ale mam nadzieję, że o ile nie zanudzam Was podczas komentarzy na żywo, to że będą one również strawne dla Was i będą Wam umilały grę podczas, gdy będziecie bawić się w FIFA 16. Słuchajcie, to nie jest tak łatwo komentować coś, co nie dzieje się. Nie jest łatwo, ale trzeba się zmobilizować, skupić, uruchomić wyobraźnię, ponieważ zależy mi na tym, żebyście mieli fan podczas grania i żeby to rzeczywiście było tak, jak podczas prawdziwego meczu, o co wszyscy, tworząc tę grę, zabiegają, także w ich imieniu, w swoim imieniu. Dobrego grania. Muzyka.